Róża rozwinęła się pewnego dnia, niespodziewanie, z ziarenka przywianego nie wiadomo skąd. I mały książę przyglądał się z bliska łodyżce, która była zupełnie niepodobna do innych. Mógł to być nowy rodzaj baobabu. Ale krzaczek szybko przestał się rozwijać i zaczął wypuszczać kwiatek. Mały książę, asystując przy wzrastaniu olbrzymiego pączka, czuł w głębi duszy, że wyłoni się z niego jakieś cudowne zjawisko. Lecz Róża ustawicznie kontynuowała we wnętrzu swoją toaletę. Upiększała się w zielonej komnacie, dobierała starannie kolory. Ubierała się powoli, dopasowywała kolejne płatki. Nie chciała wychylić się na zewnątrz pomarszczona, jak jakiś mak. Zdecydowała się na pojawienie w pełnym blasku swej urody. No tak, była pełna kokieterii. Jej tajemnicza toaleta trwała wiele dni, a potem nastąpił ten ranek, akurat w momencie, gdy wschodziło słońce, kiedy Róża się pokazała. Pomimo długotrwałych, precyzyjnych zabiegów, powiedziała ziewając. Budzę się z takim trudem. Proszę o wybaczenie. Jestem jeszcze całkiem potargana. Mały książę nie mógł powstrzymać swego podziwu. Ależ pani jest piękna. Prawda? I do tego urodziłam się równocześnie ze słońcem. Mały książę dobrze odgadł, że Róża nie jest zbyt skromna, ale była przecież taka wzruszająca. To chyba pora na śniadanie. Czy byłby pan tak miły i pomyślałby pan o mnie? Więc mały książę, nieco zażenowany, odszukał konewkę ze świeżą wodą i obsłużył Różę. Wkrótce zaczęła zamęczać go swoją nieco naburmuszoną próżnością. Na przykład pewnego dnia, mówiąc o swoich czterech kolcach, rzekła do małego księcia. Jeśli o mnie chodzi, mogą tu przyjść nawet tygrysy z groźnymi pazurami. Na mojej planecie nie ma tygrysów, a poza tym tygrysy nie jedzą trawy. Nie jestem trawą! Proszę, niech mi pani wybaczy. Nie obawiam się zresztą wcale tygrysów, natomiast jestem bardzo wrażliwa na przeciągi. Czy nie ma pan czasem parawanu? Bardzo wrażliwa na przeciągi? To musi być bardzo szkodliwe dla roślinki. Ta róża jest bardzo skomplikowana. Wieczorem proszę okryć mnie kloszem. Strasznie tu pana zimno. Niezbyt korzystna jest ta lokalizacja. Tam, skąd pochodzę. I w tym miejscu zamilkła. Przybyła pod postacią ziarenka, nie znała żadnego innego miejsca. Upokorzona, zdawszy sobie sprawę z tego, jak naiwnie próbowała przemycić kłamstwo, zakaszlała dwa lub trzy razy i zdecydowała się wywołać w małym księciu poczucie winy. A więc co z tym parawanem? Chciałem już po niego iść, ale pani zaczęła do mnie mówić. Zmusiła się więc ponownie do kaszlu, aby wzbudzić w nim wyrzuty sumienia. Dlatego też mały książę szybko w nią zwątpił, mimo dobrej woli i miłości. Wziął na serio słowa pozbawione znaczenia i to go bardzo unieszczęśliwiło. Mały książę wyrwał z pewną melancholią ostatnie pędy baobabu. Tego ranka te wszystkie prace wydawały mu się nadzwyczaj lekkie. A kiedy po raz ostatni podlał róże i poczynił przygotowania do ukrycia jej pod kloszem, poczuł nagły przypływ łez. Żegnam, powiedział do róży. Ale ona mu nie odpowiedziała. Żegnaj, powtórzył. Róża zakaszlała, ale tym razem nie było to spowodowane przeziębieniem. Byłam niemądra, odpowiedziała mu wreszcie. Proszę, wybacz mi, życzę ci szczęścia. Zdziwił go ten brak wymówek. Stał tak zbity z tropu, kurczowo trzymając się klosza. Nie pojmował tej spokojnej słodyczy. Ależ oczywiście, że cię kocham. Nie domyślałeś się tego z mojej własnej winy. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Chociaż sam byłeś równie niemądry. Staraj się być szczęśliwy. I zostaw ten klosz w spokoju. Nie będę go już potrzebować. Ale wiatr... Nie jestem aż tak przeziębiona. Świeże, nocne powietrze dobrze mi zrobi. Jestem przecież kwiatem. A szkodniki? Muszę znieść tę czołową gąsienicę, skoro pragnę ujrzeć motyle.
Słyszałam, że są tak piękne. Zresztą, jeśli nie one, to kto mnie odwiedzi? Ty będziesz daleko, zaś dużych stworzeń się nie boję. Mam przecież ostre pazury. I pokazała naiwnie swoje cztery kolce, a potem dorzuciła. Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź. Ponieważ nie chciała, żeby zobaczył, jak płacze. Tak pełna dumy była róża. Mały książę pewnego dnia wyznał. Nie powinienem był jej słuchać. Nigdy nie należy podporządkowywać się kwiatom. Są tylko do oglądania i wąchania. Moja róża napełniła wolnością moją planetę, ale ja nie umiałem się tym cieszyć. Ta historyjka o pazurach, która tak mnie zmartwiła, powinna była mnie wzruszyć. I dodał jeszcze. Niczego nie zdołałem wówczas pojąć. Powinienem był oceniać ją według czynów, nie zaś według słów. Ogarniała mnie swym zapachem i blaskiem. Nie powinienem był nigdy uciekać. Dlaczegoż nie odgadłem czułości ukrytej w jej drobnych podstępach? Kwiaty są tak pełne sprzeczności. Byłem zbyt młody, żeby umieć ją kochać. Mały książę wspiął się na wysoką górę. Jedynymi znanymi mu dotąd górami były trzy wulkany, które sięgały mu do kolan, a wulkan wygasły służył mu jako taboret. Z góry tak wysokiej, rzekł do siebie, dojrzę od razu całą planetę i wszystkich ludzi. Ale nie dostrzegł niczego oprócz skalnych iglic o wyostrzonych krawędziach. Dzień dobry, rzekł na wszelki wypadek. Dzień dobry, 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 odpowiedziało echo. Kim jesteś? Spytał mały książę. Kim jesteś, 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 podjęło echo. Zostańcie moimi przyjaciółmi. Jestem taki samotny. Jestem samotny, samotny, odparło echo. Co za śmieszna planeta. Słucha zupełnie spiczasta i do tego słona, a ludzie pozbawieni są wyobraźni. Powtarzają słowa, które do nich mówię. U siebie miałem róże, a ona zawsze zagadywała pierwsza. Wreszcie jednak nadszedł moment, kiedy po długim marszu po piachu, skałach i śniegu mały książę odkrył drogę. A wszystkie drogi prowadzą do ludzi. Dzień dobry, powiedział. Był to ogród kwitnących róż. Dzień dobry, odpowiedziały róże. Mały książę popatrzył na nie. Wszystkie były podobne do jego róży. Kim jesteście? Zapytał osłupiały mały książę. Jesteśmy różami, odpowiedziały róże. Och! Wykrzyknął mały książę i poczuł się bardzo nieszczęśliwy. Jego róża sugerowała mu, jakoby była jedyna w swoim rodzaju we wszechświecie, a tutaj oto w jednym tylko ogrodzie znajdowało się 5000 zupełnie podobnych róż. Ależ by się rozgniewała, gdyby to zobaczyła. Strasznie by się rozkaszlała i zaczęła udawać, że umiera tylko po to, żeby uniknąć narażania się na śmieszność. A ja musiałbym udawać, że pielęgnuję, bo w przeciwnym wypadku, żeby mnie upokorzyć, naprawdę by umarła. A potem pomyślał jeszcze. Przypuszczałem, że zostałem bogato obdarowany niepowtarzalną różą, a tymczasem posiadam zwykły kwiat. Ani to, ani moje trzy wulkany, które sięgają mi do kolan, a z których jeden być może wygasł na zawsze, nie czyni ze mnie wielkiego księcia. Położył się na trawie i zapłakał. I wtedy właśnie zjawił się lis. Dzień dobry, rzekł lis. Dzień dobry, odparł grzecznie mały książę, który odwrócił się, lecz niczego nie zauważył. Tutaj jestem, pod jabłonką. Ktoś ty? Ale z ciebie piękne stworzenie. Jestem lisem. Chodźmy się bawić. Jest mi tak smutno.
Nie mogę się z tobą bawić. Nie jestem oswojony. Och, wybacz! Wykrzyknął mały książę, ale po namyśle dodał. Co to znaczy oswojony? Co to znaczy oswajać? To rzecz, która została zapomniana. To znaczy tworzyć związki. Związki? Oczywiście. Jesteś dla mnie tylko małym chłopcem. Takim samym jak 100 tysięcy innych moich chłopców. Nie potrzebuję ciebie. A ty nie potrzebujesz mnie. Dla ciebie jestem po prostu lisem, jak 100 tysięcy innych lisów. Ale jeśli mnie oswoisz, będziemy siebie nawzajem potrzebować. Ja stanę się dla ciebie jedynym na świecie. Chyba zaczynam rozumieć. Jest taka róża. Chyba mnie oswoiła. Na tej ziemi wszystko może się zdarzyć. Tak więc mały książę oswoił lisa. A kiedy zbliżała się pora rozstania... O, zbiera mi się na płacz. To twoja wina, nie życzyłem tobie źle. To ty chciałeś, żebym ciebie oswoił. Oczywiście. Ale zbiera ci się na łzy. Oczywiście. Więc niczego ci to nie dało. Dało. Odpowiedział lis, a potem dodał. Idź popatrzeć na różę. Pojmiesz, że twoja róża jest jedyną na świecie. Przyjdziesz pożegnać się ze mną, a ja dam ci w prezencie pewien sekret. Mały książę poszedł popatrzeć ponownie na różę. Nie przypominacie w ogóle mojej róży. Jeszcze nie stałyście się niczym. Nikt was nie oswoił i wy nikogo nie oswoiłyście. Mój lis był taki jak wy. Był sobie zwykłym lisem, podobnym do 100 tysięcy innych, ale zaprzyjaźniłem się z nim i teraz jest jedyny na świecie. Bardzo zakłopotało to róże. Jesteście piękne, lecz puste. Nie można dla was umrzeć. Oczywiście, jakiś zwykły przechodzień mógłby pomyśleć, że moja róża jest do was podobna. Ale jedynie ona jest ważniejsza od was wszystkich. Ponieważ to ją podlewałem. To ją właśnie włożyłem pod klosz. Ją ochraniałem parwanem. To dla niej zabijałem gościnicę oprócz dwóch czy trzech hodowanych na motyle. To jej narzekań i przechwałek słuchałem, a czasami milczałem w jej towarzystwie, bo to moja róża. I powrócił do lisa. Żegnaj, powiedział. Żegnaj. Oto mój sekret. Jedynie sercem można wszystko jasno poznać. To, co najważniejsze, skrywa się przed wzrokiem. To, co najważniejsze, skrywa się przed wzrokiem. To czas, jaki poświęciłeś twojej róży, czyni ją tak ważną. To czas, jaki poświęciłem mojej róży. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie. Ale ty tego nie rób. Już zawsze będziesz odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za swoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją różę.